I ja jeszcze jedną sprawę chciałem podnieść, proszę Państwa, bo dzisiaj były ostateczne wybory kandydata na prezydenta w Konfederacji. Ostatecznie wygrał je pan Bosak, ale zanim sprawę rozwinę, jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny na rozwój kanału, sprzęt, kota, no leczenie to jakoś sobie radzę, choć to rujnujące. Jest to grypoprzeziębienie dla mnie, skoro mam minimalną emeryturę. No ale teraz wracam ad rem. Więc dzisiaj były ostateczne wybory i wygrał pan Krzysztof Bosak przed Grzegorzem Braunem niezbyt dużą przewagą. No i proszę Państwa, uważam, że jak na Konfederację jest to bardzo dobry, bardzo ciekawy wybór, bo na szczęście narodowcy są bardziej socjalni niż korwinowcy, którzy przeginają moim zdaniem pałę z liberalizmem gospodarczym. A pan Braun jest pośrodku, jest tradycjonalistą i ma bardzo ciekawe, zdrowe poglądy. Więc dlatego z mojego punktu widzenia dobrze byłoby, gdyby pan Bosak kandydował na prezydenta, a pan Braun na wiceprezydenta, że mógłby starać się zrobić w przyszłości propozycję zmian konstytucyjnych, by była funkcja również wiceprezydenta. A pan Korwin czy jacyś korwinowcy, zwłaszcza pan Mikke, mogliby wejść do rządu, na przykład pan Korwin ze względu na swoją prezencję mógłby się nadawać na ministra spraw zagranicznych. Co prawda to wszystko, co ja teraz mówię, że Bosak mógł być prezydentem, Braun wiceprezydentem, Korwin w rządzie i tak dalej, wydaje się w tej chwili dość nieprawdopodobne, ale w przyrodzie jest wszystko możliwe. A czego to świat nie widział, prawda? Tym bardziej, że rok 2020 może być tak przełomowy, nie tylko dla Polski, ale i w świecie, że może się bardzo wiele zmienić, na co wskazują i przepowiadacze, i astrolodzy, i również ludzie od geopolityki. Oby tylko nie było totalnej, globalnej wojny. Co prawda, z totalnej pierwszej wojny światowej Polska się wyłoniła jako niepodległy kraj. Z wielu przepowiedni wynikałoby, że w przypadku nowej światowej zawieruchy Polska mogłaby wyjść, mimo wielkich zniszczeń, jeszcze potężniejsza, przynajmniej relatywnie. No ale lepiej, żeby tej wojny przynajmniej w większą skalę nie było. Jeśli pan Bosak na razie jest za słaby na prezydenta, to może na przykład poprzeć potem pana Kosiniaka-Kamysza, z tym, że można próbować się jakoś tak dogadać, żeby ludzie z Konfederacji mogli też uzyskać różne ważne funkcje w państwie i mieć wpływ na tą politykę, prawda? Według mnie jest wręcz konieczne szybkie zmodyfikowanie naszej polityki na bardziej pokojową, wielobiegunową, bardziej narodową, czemu Konfederaci wydają się być najbliżsi. A już kwestia samej kampanii pana Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna może bardzo zmienić poglądy znacznej części społeczeństwa, uświadomić w wielu sprawach, zwłaszcza gdyby rząd próbował nas ściągnąć do awantury na Bliskim Wschodzie, na przykład przeciwko Iranowi, czy coś takiego. No wysyłanie tam wojsk, ochotników, a może nawet totalny udział w wojnie. Tak dla dobra, tak indywidualnego, jak i zwłaszcza społecznego, potrzebne są bezzwłocznie wielkie modlitwy, posty, a zwłaszcza pilna, żądana przez niebo intronizacja Chrystusa Króla, pełna razem z wręczeniem mu berła i korony, by mógł uczciwie i rzetelnie chronić i zarządzać Polską, co daj Boże, amen, amen, amen.